Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dobry wieczór. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam w imieniu Paulinów was, kochani bracia i siostry, mili państwo i panowie, na Jasnej Górze, na 8. już koncercie dedykowanym pamięci, świętej pamięci Kamila Białuskiego, młodego muzyka, który przedwcześnie odszedł do Pana. Epidemia nie postawiła tamy sile przyjaźni. Młodzi muzycy, przyjaciele postanowili tym razem nagrać piękny koncert i tą wspaniałą muzyką dzisiaj dzielą się z nami. Bardzo serdecznie pozdrawiam muzyków, organizatorów, a zwłaszcza Stowarzyszenie Fiori Musicali pod przewodnictwem pana Tadeusza Barylskiego. Bardzo serdecznie pozdrawiam czcigodnych rodziców i bliskich, którzy zapewne łączą się z nami w tej pięknej chwili uwielbienia Boga w muzyce sakralnej. Koncert ma również charakter charytatywny. Przez tę piękną muzykę nasi młodzi artyści pragną pobudzić serca do dobroczynności mającej na celu ratowanie życia, zdrowia młodego człowieka. Włączmy się w to wszyscy, a ja oddając do dyspozycji instrument jasnogórskiej bazyliki, wielkie organy, wszystkich chętnie zapraszam do wnętrza pięknego, które czeka na nas.
Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy dziś wystąpili. Mam nadzieję, że dzięki naszym staraniom dorzuciliśmy choć mały kamyczek do ogromnej kwoty 10 milionów złotych, która potrzebna jest na ratowanie Mii. W imieniu wszystkich zaangażowanych w ten projekt żegna się z Państwem Tadeusz Barylski. Dobranoc, szczęść Boże!